Dzień dobry Państwu, witamy bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy na drugą kolejkę fazy grupowej Mistrzostw Europy. Jesteśmy w grupie C, dla nas najważniejszej ze względu na to, że to nasza reprezentacja w niej rywalizuje, ale zaczniemy od spotkania bardzo istotnego dla nas, w którym zmierzą się Ukraińcy i Irlandia Północna, a więc nasi rywale, którzy będą jeszcze być może mieli bardzo dużo do powiedzenia w kwestii ewentualnego awansu do kolejnego etapu. Jesteśmy w Lyonie, to właśnie tutaj zmierzą się nasi sąsiedzi, a także Irlandczycy z północy. Na to spotkanie zapraszają bardzo serdecznie Marek Pernal, Konrad Marzec. Akurat gdy się jest Irlandią Północną, to nawet 60 metrów jest całkiem niezłe. No a tutaj faktycznie ta odległość zdecydowanie bliższa, zdecydowanie lepsza. Można się pokusić o bardzo ciekawą próbę. Uwaga, jest! Jest gol dla Irlandii Północnej! Gareth McAulay doszedł do dośrodkowania Oliviera Norwooda i nieobstawiony kompletnie strzela głową obok bezradnego Piatowa. To jest historyczny moment dla Irlandii Północnej. Olbrzymia radość w sektorach zajmowanych przez kibiców z tego kraju. Gareth McAulay, mówiliśmy o tym, że dobrze gra w obronie w pierwszej połowie, że piłka go szuka przy stałych fragmentach gry. No i proszę. Zasłużenie, sprawiedliwie. Wreszcie Ukraina została ukarana za swoją fatalną, mizerną, bezmyślną grę. No zdecydowanie. Jak można było trzeci raz w spotkaniu tego samego piłkarza pozostawić tak naprawdę bez krycia? To jest dla mnie niepojęte, niezrozumiałe. Za błędy trzeba płacić i tak dość taryfy ulgowej dzisiaj Ukraińcy mieli. Teraz jednak muszą płakać i myślę, że płakać całkowicie zasłużenie, bo wiedzą, że zaraz będą mogli się niemal pożegnać z turniejem, bo jeżeli tak ten mecz się zakończy, a potem z Polakami nie zagrają chociaż o 200% lepiej niż dzisiaj, to myślę, że z nami nie mają czego szukać. Fatalnie grała Ukraina przez całe spotkanie. Teraz to tylko zostało jeszcze dodatkowo uargumentowane przez Irlandczyków, którzy naprawdę zasłużyli sobie na tą bramkę. Szansa. Oj, dobra akcja teraz. Steven Davis, zagranie do Madzenisa. Madzenis, świetny teraz zwód. Madzenis, dośrodkowanie, szansa. Piatow broni, gol! Gol! 2-0! Niall McGinn wyjaśnia sytuację, jest 2-0 dla Irlandii Północnej i to jest prawda! Niesamowite, naprawdę kapitalnie to się wszystko ułożyło dla Irlandii Północnej, no ale tak jak mówiłem przez całe spotkanie, że moim zdaniem zasłużenie prowadzi Irlandia Północna, tak teraz chyba dali wyraz tego, jak słaba i bezsilna była Ukraina w całym tym spotkaniu. No i ta radość Irlandczyków jest jak najbardziej zasłużona. Za chwilę ten mecz się skończy, już Ukraińcy nawet chyba nie będą mieli specjalnej ochoty. Tak jest! Ogłaszamy to, Irlandia Północna wygrywa 2-0 z Ukrainą. Ukraina ma bilans 0-4 po dwóch meczach, jeśli chodzi o bramki, 0 punktów. No i sprawa ich awansu, ewentualnego nawet z trzeciego miejsca, w tym momencie wygląda koszmarnie.